Dzień dobry, dzień dobry. Na innym dniu roboczym. No wziąłby się za robotę. Ty też byś się wziął za robotę. Zobacz, zobacz, bo no proszę pokazać. Widzowie, w tym momencie zostajesz zdegradowany w firmie rolnikowo.pl do parobka. Piotruś przejmuje twoje 50 udziałów. W tym momencie. Piotruś jest awans, Piotruś teraz ma prawo nazywać się prezesem spółki rolnikowo.pl. A ty, przykro mi, zostajesz zdegradowany przez... Od heklara zaczyna. Przepraszam bardzo, heklara. To ja mu wydzierżawię, żeby tylko był tym prezesem. Ordę musi być. To mu wydzierżawię, żeby miał ordę. Wiele brakuje. No, magnesik. Tak. No. Kupiliśmy od firmy Zenox sobie unimeter, chcieliśmy pokazać. Takiej wilgotnościomierz. Nie wiem, jak się to testuje, ani jak się to używa. Czy mieliśmy Wile 55 kiedyś na testy. To się skręcało i działało, a to jest taki do mielenia. No bo sezon za pasem, mówię, będziemy mierzyć teraz. Ile to możemy procent. Jechać na testy. Będziemy ile będziemy procent, może będzie trzeba wierzyć. No, otwarliśmy sobie już, chcieliśmy pokazać tak, o, co to jest bateria, co trzeba włożyć. Tu jest minus, tu jest plus. Zaraz zobaczymy, przetestujemy stacha pszenicę, ile ma procent po wyschnięciu, to albo przeżytko. O. Dobra, jak to się tu się włącza? Unimeter Digital. Mamy tu już sztuczki nawet do czyszczenia. Takie fajne to nawet. Fajnej jakości, jestem w szoku. Pędzelki do czyszczenia. To taki twardy, a tu chyba ten miększy będzie. No, to jest miększy do takich. Zburza to jest chyba do takich. Do rzepaku oleisty. Do rzepaku oleisty, czy do kukurydzy taki nawet, nie? Gdzie jest wilgoć duża. Weź kukurydzę tym zmieszczysz. No co, oczywiście, że się zmierzy. Nie no, wyciągnę ten miękki, bo miękki się przyda, będziemy testować pszenicę, czy... Oj, tak, no, wszystko weźmiesz, wszystko rozpierdzielisz, nic. Poleciało. Ej. Dobra, to co, testujemy? No, testujemy. Pszenica twarda. A jak ma dźwięka? Jęczmień, zimowy... Owies, 9 ml, o co tu chodzi? No o to chodzi. Tu masz 9 ml, 10, 11. Dobra. No i trochę techniki, człowiek się gubi. A bo ty informatyk. Bartek rok temu zamawiał. To dobra, ty Bartka w to nie mieszaj. Bartek zamawiał, to żeście wiedzieli, jak się testuje. To. A co o, proso ty? Nawet jest. Sam jesteś proso. No zobacz, proso. Piotruś miał kiedyś proso. No, babcia tam sobie hodowała. Piotruś miał kiedyś te gołębie ozdobne, tak zwane papugi. Tak jest. Tak jest, dokładnie. Do. Będzie baterii, temperatura. I proso było dla papug. Patrzcie, 22,5 stopnia proso było dla papug, nie? Temperatura, no, też dawałeś, język, no. Kontrast, wersja, pszenica. Dobra, pszenicę testujemy. No. Wyjmujemy z paczki. Dawaj, chodź. Idziemy na testy. O. Dawaj te pszenice. Pęcimy. Ale ciężkie to jest, kurde. To dobrze, jak ciężkie, to czy znaczy, że jest coś warte. Jakoś na pewno musi być. To jest coś takiego jak kramp. Nic się nie ruszy tak naprawdę. A tu pszenicy nie ma. Tutaj została. Tylko ta? No. I co? Bierzemy 9 ml. Sypiemy. I kręcimy. Palcem nie wiem, czy to powinno się dotykać. Dobra, mieszka z tym pierwszy, próba testu. Testy, kurde. Tylko musisz to złapać w łapę i to kręcić dobrze. No jo. Aż chyba zacznie przeskakiwać. Dobrze chrupie. Pod zębem. Jeszcze. No już. Chyba już. No i co? No i teraz test. Odliczanie. Widać odliczanie? Widać, czekaj, o. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 14 i 6. Dzi. Kurwa, tyle by miała? Cholera wie, może za licho żeśmy ten. Nie, no to dobrze, no ile powinna mieć? Czekaj, jeszcze raz robimy, tylko skręcimy mocniej. Może. Dobrze zmielona, zobaczmy. Mąka. Jeszcze na pewno trzeba jechać skalibrować ze skupem lokalnym, to wtedy będzie wychodziło tak należy. No jak to skalibrujesz? No da się to skalibrować podobno właśnie, tak jak skup mierzy i jechać i ten. Chłopie, to nie na nasze hektary.
No ale wiesz, wtedy masz stuprocentową pewność, że to dobrze mierzy, nie? Nawet dla siebie samego. Chyba twardy trzeba. Trzeba drugim pendelem. No. Dobra, to i tak pomiar jeszcze robisz jeden, to tam. Dobra, jeszcze raz kręcimy. Weź tam dalej skądś. Bo ty dotknąłeś paluchami. Wsyp po prostu i zakręcaj i tyle. Co się samą później rozprowadzi. Jeszcze instrukcję sprawdzimy. Jest pszenica i pszenica twarda. A czym to się różni? A ty jaką wziąłeś? Pszenica zwykła. Może była twarda może. Możemy wybrać twarda. Zobaczymy, czym to się będzie różniło. Dobra. No i czekamy 15 sekund. Bo wile to się wybierało rodzaj zboża, wsypywało się tam. No i zakręcałeś. I zakręcałeś, aż przeskakiwało i pokazywało wilgotność ziarna. Cukier polski, królewski. Tak jest. A może cukier sprawdzimy? 14,4. No to dobrze pokazuje, no to nie ma różnicy. Dobrze pokazuje. Czyli jest okej. 16 nawet można golić tam. 14,5 jest minimalna, żeby się nie grzało nam tej. No to się nie grzeje na kupie. No wiesz, się nie grzeje, no bo ma dobre, bo jest 14,5. Dawaj jeszcze przężyto, to sprawdzimy. Sprawdzimy. No a czemu mi to sypiesz teraz do środka tam? Zobacz, mi popsułeś. Aha. Oj, kurwa, z kim ja muszę pracować? Ty, ale bez kitu, mąkę w tył. Dobrze to wie. To weź teraz tym może twardym. Piotruś, przejmij kamerę. Te kąty. Pokaż ten twardy. A ja idę do przodu. Nie, no tym twardym lepiej to wybiera. Dokładnie wyczyścimy. A jest nawet taki do czyszczenia kantów. Do między, że ty, między ząbkami. Dobra. No fajny sprzęcik ogólnie. Bardzo fajny. Jestem zadowolony. Masz? No. Można sypać? No syp. Załóż. Pszenica, jęczmień. Jęczmień zimowy, owies, żyto, gryka, pszenżyto. No i masz, kręć. No i klikaj, teścik. I czekamy. Co tu pokażę? Obstawiam, że będzie 13,4. Niższe będzie niż pszenica. No, 12,7. No. To dobra ma. Dobra, suchutki. Co? Pszenica? Pszenżyto teraz. Pszenica miała 14,4. No i dobra, no co? Pamiętajcie o naszym kodzie na stronie Zenox Bizon 7 na cały asortyment. Plus jeżeli jesteście w klubie Zenox, to jest 3% kolejne, czyli macie 10% rabatu na cały asortyment. Zostawcie łapkę i suba, jak się odcinki podobają z Bizona. Teraz sezon żniwny tak naprawdę się zaczyna. I co? No my działamy. Czyścimy i jedziemy dalej z tematem headera, sieżkarni i innych tematów tak naprawdę. Moi drodzy widzowie, widzieliście unimeterka, a teraz rozbieramy ślimak. Tylko skomplikowane to jest z tego co widzę. Wyciągamy zawleczki. No i co? No i palce po kolei. Wszędzie to wykręcić. Nie trzeba zobaczyć co tu grane jest. No niektóre palce są. Na przykład ta tulejka była dobra, nie było takiego luzu. A na przykład ta to była w ciul wychłastana. Pierwszy palec, który jest, a to jest chyba zeszłego roku zakładany. Jest pierwszy palec, który jest dobry. Może jest nieźle. Przerąbane to będzie wyjąć wszystko. Ale jakoś damy radę. Dobra. Teraz wychodzi zawleczka i kolejny palec jest nasz.
O, chwilę, nie? Bo to trzeba przekręcić, żeby dało, był jakiś dostęp. O. Kolejny jest nasz. O, ale te tulejki są wyniszczone. Ja pierdzielę, a ten header to chyba wcześniej nie zjeżdżał. To tak chyba tukło. Ja się dziwiłem, czemu te tulejki tak tukły. A to tak tukło i tukło. Co? Ja nie mówię, bo tak się dziwiłem, czemu tak, taki był metaliczny dźwięk, a tu jeden palec, który chodził, to wiesz, bił i drugi tu miał luz, bo go nie było, wiesz. On, tu jest tulejka w środku, albo jakiś większy był założony. A są tu tulejki? Są tulejki, no. A tam nie było chyba tego, wiesz, dlatego. Tu my tych tulejek chyba nie mamy. Chyba nie. Chuj, herlerowie, przecież nie wiem jak... Czy to nie ma tych tulejek w tym? W palcach? Palcach, no. Nie w palcach, tylko w tych czy obudowach. W tych obudowach. To u mnie jest ta paczka, trzeba by ją, wie, zatargać. Kurwa. Jak tu teraz wziąć? Czekaj. O, tak jak teraz, niech stoi. Weź dobry. Kręci się jak to ruszam? Kurwa, mać, dlatego, bo tu się nie ma z tej strony, tu się kończy. Bo on musi być ustawiony, kurde, w headerze. Jego, właśnie, ja wtedy ustawiam. Widziałem u Wacola, właśnie widziałem tak, że jak jest ten, to tak, w tej pionie jest, nie? Jak ślimak leży, to tak do takiego poziomu jest ustawiony, zobacz, patrz. I wtedy palce się chowają idealnie, na pół centymetra, nie? Tak jak teraz, i te palce się tutaj chowają. No też przejebane wyjąć. Niewdzięczna robota. O, teraz wybiję wszystkie te zawleczki. Dobra. Mamy to. Nie, te prawie wszystkie są dobre te zawleczki. To się odzyska. Niektóre się tylko wymieni i już. Trzeba będzie zapsikać te kołki, żeby to wyszło. I ten wałek wybijać w tamtą stronę. Wyjmij te palce z drugiej strony. A wszystkie są krzywe. Idzie. Ten może nie, ale ten by, może... Były jakieś zakładaliśmy. To są tak, tu są proste na przykład, nie? Ten może też być trochę prosty. Ten jest jako tako. Ten krzywy. A tu reszta to jest krzywe. Krzywe. Dlatego tak nie chciało wciągać zboża bardzo. Tu jest zaspawane. Te śrubki. Tu jest zaspawane. Od tamtej strony. A tam od tamtej strony jest zaspawane. To na czaszkę trzeba. Tak, tak, ale patrzę, czy 13 czy nie 12. Samokontrujący. I tu jest co? O! Tu jest kołek rozporowy. Wystarczy wybijak i by wybił. No. I tu też jest kołek rozporowy pewnie. I można wybić. O! Stachu rzeźbi pod wiatę. Stopy pod wiatę. Pod krokwy tak naprawdę. Wierci, kupiliśmy taki całownik. Będziemy go usuwać. W międzyczasie Piotruś tam czyści. Ja rozbieram ślimak, a samochód robi, żebyśmy to schowali. Dzisiaj raczej nie damy rady, mamy piątek. Ale jutro będziemy to usuwać, mamy taki plan. I od razu drewno kupić, żeby ten dach zrobić w przyszłym tygodniu. Żeby kombajn stał pod dachem, nie na deszczu. Mamy nadzieję, że poza deszczem, który złapie go w polu gdzieś przy powrocie, więcej go nie dotknie deszcz na jesień czy na wiosnę. Także Katrój tu się czyści.
Ja to już wygrzałem tą rdzę tak naprawdę, te kołki rozporowe. No i krzyknąłem, żeby tam weszło, jak jest rozgrzane, to powinno się dostać. Poczekam chwilę, niech to ostygnie i spróbuję to wybić. No i zobaczymy, czy się uda, czy nie. No jest ciężko, powiem wam, że jest ciężko. Wstępnie się udało wybić w końcu to zabezpieczenie. Teraz wybijamy. Kawałek wybijamy. Powiem wam, znaleźliśmy takiego balca, znaczy Stachu znalazł. Takie cudo. To było toczone, widać. Do wybijania i wtedy jest idealnie, wchodzi i wtedy się łatwo wybija bezproblemowo. Wiadomo, pierw zagrzałem, nasmarowałem i dopiero wybiliśmy i wtedy bez problemu się wybiło. Także nawet, że to sprawnie poszło, cieszę się z tego powodu. A teraz zostało mi tylko to wybić. O, tak jak teraz. Tak jak teraz. O. Wbijamy to. Aczkolwiek prawie się wybiło. Dość luźno to, także nie jest źle. Dobra. Wybite. Nie sklepać tego wałka. Trzeba by to wyjąć pierw całe. Teraz zobaczymy, jak to tutaj z tej strony. Siedzi w łożysku, to trzeba ustawić wszystko. W tej obudowie łożyska. To też wybijemy. Jak akurat. Ja widzę tu zegar, bo jest tak, że... Jest się na czym wzorować. Co? Chcesz wody? No, chcę. Czekaj, no wybiję to. Dobra. Ta. Mamy to. O. Wyjęte wnętrze. Co on Stachu robi? Nie wiem, chyba odjeżdża. Wziorko szykuje? Już naszykował, bo później. A, dobra, kwaśny, bo się nie chce pić. No. I teraz tak. Kołeczek drewniany i trzeba to wybić i odkręcić. Obudowę z łożyskiem. Idę po 13 i kręcimy. No, pięknie. Wyjęte mamy, teraz tylko łożysko zostało wymienić. Ja już wam mówię, co tu mamy do łożyska. Już patrzymy. 6206DU w jednym i w drugim, w jednej i drugiej obudowie, oprawie były zawalone, taki smar, sparowany takim smarem do łańcucha Stachu miał, pięknie wtedy schodzi. Tu jest cała sztyca z headera i tak, tu mamy, a tu mamy ten wałek, pięknie zeszło wszystko, zostanie tylko tu wybić, powkładać na tulejki. Te nowe tulejki są z tym środkiem. O, to jest bardzo ważne. Bywak się nie powinien wycierać, także będzie pięknie. No, są mocno zużyte, wybite, połamane. Także to. Ja to zostawiam w środku. W środku na razie to zostawiam. Nowy ślimak podstawię, to te tulejki założę, a palce będziemy zakładać na samym końcu, jak się to wszystko ułoży. Chyba będzie trzeba łożyska te dwa kupić. Laweczki są tu, śrubki do tego też tu. Laweczki się przydadzą, laweczki są dobre. No, ja sprzątam ten bajzel tutaj. Zaraz się widzimy.